No hej, z tej strony Michalos i witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia, w którym już za chwilę omówię specjalnie dla ciebie historię kolejnego króla Węgier, a dokładnie historię króla Władysława IV Kumańczyka. Władysław IV Kumańczyk. Historia. Władysław IV Kumańczyk urodził się w 1262 roku. Był on królem Węgier od 1272 roku z dynastii Arpadów i był synem króla Stefana V i Elżbiety, córki wodza Kumanów. Swój przydomek zawdzięcza pochodzeniu matki. Co ciekawe, bohater dzisiejszego odcinka prowadził dość rozwiązły tryb życia oraz objął protekcją pogańskich Kumanów, a przez naciski z zewnątrz zmuszony został do narzucenia chrześcijaństwa poganom, a także do odepchnięcia z dworu księżniczki kumańskiej. No a z jej inicjatywy związał się spisek, co ciekawe, przeciw królowi, którego w 1290 roku zasztyletowano w jego namiocie. No a jego następcą został Andrzej III, czyli syn księcia Slawonii Stefana Pogrobowca i Tomasiny Marosini, córki patrycjusza weneckiego Michała Marosiniego. No dobra, to by było już na tyle. Omówiłem ci w bardzo, bardzo krótkiej pigułce całą historię tego króla Węgier. Bardzo dziękuję ci, że zostałeś do samego końca i bardzo cię proszę o to, żebyś podzielił się tym materiałem z innymi, udostępniając ten odcinek po prostu dalej, na przykład swoim znajomym przez Messengera. A i bardzo chciałbym z góry podziękować za wszystkie wpłaty, jakie zostały dokonane w ramach wsparcia mojego projektu, jakim jest podcast Niepodległa Historia, w postaci Bitcoina, Ethera, Litecoina, USDC, USDT. Bardzo dziękuję za te wszystkie wpłaty. A i taka informacja, jak będziecie wpłacać, to proszę w tytule transakcji dajcie swój nick lub swoje imię lub swoje nazwisko, żebym wiedział, kogo mam zapisać na tablicę patronów, która będzie się wyświetlać w opisie i będzie się wyświetlać na początek i pod koniec odcinka. No dobra, to ja nie przedłużam i żegnam się z tobą i zapraszam cię na następny odcinek, który będzie dostępny oczywiście już za tydzień.